Kamyku, powiedz mi, czy to jest poważny pojedynek? Czy my jesteśmy poważni? To już wiem oczywiście, ale czy to jest poważny pojedynek? Bardzo poważny. Także proszę o poważną muzykę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jacob, a dzisiaj moim rywalem jest Kamyk. Oczywiście gramy Fantasy Collection. Witam cię, Kamyku. Witam cię, Jacobie. Jak zaczęliśmy na poważnie, to i tak to będziemy kontynuować. Oto jest skład, którym dzisiaj zagram. Oczywiście po tym meczu zapraszam także na kanał Kamyka, gdzie też pojawi się mecz Fantasy Collection fazy grupowej. No dobra, jeżeli składy mamy ustawione, bo widzieliście to już wcześniej, to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na spotkanie, gdzie moja drużyna podejmie oczywiście Kamyka. Po pierwszych meczach mój bilans wygląda słabo, także zobaczymy, czy dzisiaj się coś zmieni. Let's go, No pokaż co ty dobra. masz. Kamyku, pokaż twoją. Oj, trzech z tyłu! Ja powiem szczerze, na trzech grało mi się fatalnie, więc No zobaczymy. zobaczymy, no tylko w A takim teraz będzie formacie tak, że ty możesz. mnie pokonasz tak 5 do 0 i ja stracę wszystkie argumenty i jakiekolwiek wymówki po meczu z Dewem, nie? Powiem ci, no Super. masz dobry skład. Overallowo w ogóle widzę bardzo ładnie, co jest w Hiszpanii. Ogólnie z No. Hiszpanii chyba najwięcej zawodników leciało. Tak. Ale nigdy nie grałem formacją 4-4-2 w tym filmie, więc lekko Ale się podobno boję. jest dobra, zobaczymy. 3-5-2 grałem chyba jeden mecz z Lachem, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Mam Deulofeu, zobaczymy. Też go mam w składzie z Hiszpanią, na razie nieużyty. What? Wow! Co? No wiadomo, że jak Nie, główkę strzelisz, to nie, lewasem, nie? nie, to okej. No, ale mój tam się ktoś majtnął, nie wiem No kto to majdą był. się, ale ja tak nacisnę. Aha, KL to ten. chyba. Nie, Z KK. Lestem, dobra. Możliwe. No niestety, tak też bywa. Nie! Come on! Świetnie, świetnie, Nie! Riko Ale źle w Tico, strzeliłem. w Tico. Okej. Wyjdziesz? W ogóle? Wow. Nie! Co tu się wydzieje? Halo! Jakby. Dzisiaj? Nie! W ogóle Nie, tak trafiłem gra. naprawdę solidnych bramkarzy w większości składów. Naprawdę mam. Chyba. No nie wiem, czy ktoś jeszcze tak dobrych bramkarzy trafiał jak ja. Na pół. I to. Nie! Nie! Let's go! Wylepi twoją stronę, come on! To jest to, to jest to, this is it. This is it. Sorry, Wow, tak powiem szczerze, znaczy byłem specjalnie blisko ciebie, bo ale ja myślałem, tak że. chciałem, ja tak chciałem. Ja Tak tam w ogóle tylko źle wpadnie. zagrałem, bo nie chciałem. Znaczy, chciałem podać, ale trochę wcześniej, później już z tego wyszło takie odegranie. Fuuu, sam. Spokojnie, obserwowany. O, siódemka. Zewnętrzniak, Rashford. Ale tak jakby, nie wiem, dużo miejsca tam miał strasznie. No ale podejść do niego, co oni robią? Karny. No come Nie ma on! karnego. No nie, no please. Może ja Polską zagram przeciwko tobie. Przynajmniej Wykorzystasz. będzie patriotycznie. Też jeszcze Polska została najgorsza. Nie wiem, czy właśnie grupie później wykorzystać, czy nie. Ja przynajmniej nie będę miał tego problemu. No. Delf, 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 delf. Ale bramkarz się głupio zachował strasznie, nie wiem dlaczego. I teraz wiesz, co jest w komentarzach? Ostatnio się zobaczyłeś, że trzy z tyłu nic nie tam, nie da się grać. Najbardziej mnie wkurza to, że gra, którą tak bardzo lubiłem grać, Już. teraz jej nie odpalam w ogóle, przez co jestem oczywiście coraz gorszy. No tak, no to Trudno nie wiesz. grać w coś i być coraz Być lepszym. lepszym, no dokładnie. No To fajnie, jest. fajnie. Bawisz się wyśmienicie? Dokładnie! No ale widzisz, patrz, pierwsza bramka, która ci No chciała skrzydła, tak naprawdę, to ten wylew. I później się odechciewa, no kurde, to jest niesamowite w tej grze. bez jaj, nie? No i to właśnie, to są te rzeczy, które tak psują tą grę, że takie nie powinno się coś takiego wydarzyć nawet, że on się blokuje i to nie jest pierwszy raz, więc No tak mi się tak. dzieje. Wow, wow. No dobra, kto to? Morata w końcu? W końcu strzeli coś. Aha. Co tu się. Ty, ej. Nie ma to dwie bramki. Come on. Dobra, już. Kończ pan
wstydu oszczędź. Aha! Jezus. To się w ogóle zatrzymał się, nie? Nie, no nie wiem, tak. Nie. Jo, jakby... To właśnie to niewychodzenie do ataku, bycie ciągle na spalonym. Ja wiem, że teraz narzekam, ale faktycznie mam wrażenie, że jest na co narzekać. To nie jest takie... Kamek oczywiście, słuchajcie, był lepszy, także gratulacje dla ciebie. Dzięki wielkie. No i zapraszam na rewanżyk. Tak jest, rewanżyk będzie za chwilę 5-3. No cóż, wynik jak w FIFA w tym roku, prawda? Także trzymajcie się, miło było was tutaj gościć oczywiście. Łapeczka w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrypcje na kanale i u Kamyka i u mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I na razie, pa pa. Jo.